Witam Was bardzo miło z mojego warsztatu. Jak widzicie, znowu szpulowe urządzenie. Postanowiłem Wam pokazać ten magnetofon, ponieważ prześledziłem sporo filmików na YouTube i powiem szczerze, że jest tam sporo informacji na temat tego magnetofonu. A, nie powiedziałem, co to za magnetofon. To jest Philips N4504. Nie wiem, czy u nas w kraju jest on bardzo popularny, ale z tego, co widziałem na podstawie nagrań, to na zachodzie cieszy się on sporą popularnością. Nie wiem, czy wpływa na to cena, czy dostępność. Jest to magnetofon z lat już 70., 76 do 80 roku bodajże był produkowany, też nie w jednej odsłonie, bo było kilka modeli tego. Dlaczego postanowiłem Wam pokazać? Bo jest to magnetofon stosunkowo prosty w budowie. Można go nabyć za różne pieniądze. Powiem szczerze, że najtańszy, jaki widziałem, to już tam od 200 zł się zaczynały ceny. No, kończyły nawet na 900, także jakby ładny stan i tak dalej, to niezniszczony mechanicznie, z pokrywą taką z plexi, bo jest do tego. Ja pokazuję Wam tutaj go w stanie takim rozebranym. Postaram się następny film nagrać już po złożeniu. Ten jest no też w dość dobrym stanie takim zewnętrznym, co będzie można później zobaczyć. Mechanicznie natomiast taki, bym powiedział, egzemplarz dosyć zastany. Zastany, nie wiem, czy to właściwe słowo. W sensie takim, że dość długo gdzieś tam stał chyba. Nieużywany, co objawiło się to tutaj po takiej drobnej korozji na niektórych elementach mechanicznych. Musiałem to rozbierać, wymyć, doprowadzić do stanu takiej używalności. Oczywiście wszystkie te elementy gumowe, które napędzają magnetofon, też były do wymiany. Ciekawostką tego jest, że cały magnetofon, ja go tutaj teraz obrócę, będzie stał bokiem, to sobie zobaczycie, że to jest właśnie magnetofon bokiem. Tak, no na pewno niektórych wprawiło to w osłupienie. To jest całe to urządzenie. I tutaj teraz spróbuję Wam pokazać tył tego magnetofonu. Aha, zacząłem wcześniej mówić, że tak zmobilizowałem się tutaj do nagrania tego, ponieważ mało jest filmów w języku polskim, które przedstawiają ten magnetofon, a jest to takie, bym powiedział, ciekawe urządzenie. Tutaj mamy jeden z silników. Tutaj mamy silnik główny od kapsztana, od koła zamachowego. No i tutaj mamy drugi silnik od napędzającego talerz. Tutaj drugi talerz, także tak to wygląda. No sama elektronika, tyle co tutaj mogę Wam pokazać. Zrobiona w sposób taki dość przejrzysty, dość inteligentny, jak na tamte czasy. Zastosowane elementy. Klasowo niezłe. Nie było tutaj potrzeby wymiany kondensatorów i tak dalej, jak to ostatnio jest bardzo popularne. Pewnie jakbym wymontowywał każdego i tam go mierzył, to byłaby taka potrzeba, ale no niestety no rachunek końcowy tutaj nie,
nie opiewa na to, ponieważ klient nie był zainteresowany jakimś tam wielkim remontem, tylko doprowadzeniem tego do stanu używalności. Magnetofon, tak jak zauważyliście, trzygłowicowy, a więc już z monitorem, z możliwością odsłuchu nagrania na bieżąco. No i w zasadzie pozostałe funkcje podstawowe, wszystko to, co powinien mieć magnetofon tej klasy. Załączamy. Jest to zrobione, tak jak mówiłem, dość prosto, przejrzyście. I już nam w tej chwili, tak jak widzicie, pracuje. Spróbuję tutaj. Jest to dość fajna konstrukcja, bo bez problemu to na takich małych silnikach, jak widzieliście, przewija. Nie ma jakichś tam problemów z dojechaniem do końca taśmy. Napinacze też zrobione w sposób naprawdę bardzo funkcjonalny, prosty, ale funkcjonalny, spełniający swoje zadanie. Każdy z silników napędza tutaj, jak widzicie, swój talerz. Sama jakość dźwięku naprawdę tutaj, jak na takiej klasy magnetofon, całkiem poprawna. Magnetofon z dostarczoną taśmą, no niestety w stanie agonalnym, w stanie krytycznym. Cały tor taśmy, głowice i tak dalej, to wszystko było po prostu brudne, pełno tego pyłu, nalotu z ulatniającej się taśmy magnetycznej. Tak więc jeżeli kiedykolwiek będziecie mieli do czynienia z magnetofonem i zobaczycie, że tutaj jest już takie zapylenie na brązowo, no to niestety trzeba zacząć od tego, żeby to wszystko wymyć i doprowadzić do stanu, no, takiego jak widzicie teraz. Czystego rolka też była zdejmowana i myta, tutaj smarowana, czyszczona, bo tu było takie ognisko rdzy, bądź z zawleczki, bądź z osi. To zaczęło w tej chwili wyglądać już tak normalne. Bardzo cenne jest to, że te śruby, które tutaj widzicie zalakowane na czerwono, one nie były ruszane, tak jak widać. Tor taśmy nie był przez nikogo kręcony, co jest tutaj bardzo, bardzo wielką zaletą. Głowice w stanie naprawdę idealnym. Ten magnetofon nie był dużo eksploatowany, więc nie było potrzeby jakiejkolwiek zmiany kręcenia i tak dalej. Tak więc jeżeli zobaczycie magnetofon, który ma te śruby no, ruszane, kręcone, to jest to pierwszy niepokojący sygnał przy jakimś tam zakupie, czy takie coś dotykać. Ten tor taśmy został wyregulowany i ustawiony przez fabrykę na przyrządach i nie ma tutaj, jeżeli nie było konieczności zmiany głowicy, to nie ma konieczności ruszania tego. Po
prostu to nie jest tak, że skos głowic trzeba dopasowywać do no, nagranej taśmy, tylko no, taśma musi być testowa, oryginalna i trzeba nagrywać tak, jak jest ustawiony skos głowicy na danym magnetofonie, bo tak to nigdy nie będzie dobrze. W zasadzie do każdej taśmy byśmy musieli zmieniać sobie skos głowicy, tym bardziej jeżeli jest to taśma taka no, nie nasza, tylko jakaś nabyta, tak więc tutaj jak najmniej kręcenia i kombinowania. Magnetofon naprawdę działa bardzo fajnie, dynamicznie. Polecam w tym przedziale cenowym, naprawdę. Prosta, pewna konstrukcja dla każdego, kto chce zacząć jakąś przygodę z magnetofonem szpulowym, to jak najbardziej ciekawy model magnetofonu. No jest to, było nie było, Philips, więc pewna sprawdzona konstrukcja na naklejce, na obudowie Made in Austria, także no został wyprodukowany nie gdzieś tam na Dalekim Wschodzie, tylko w Austrii. Postaram się pokazać później po złożeniu jeszcze, jak on wygląda w pełnej okazałości. Myślę, że jest to taki poglądowy film, który przyda się przy jakichś tam decyzjach, czy przy ewentualnych naprawach w serwisie. Pozdrawiam, do zobaczenia.